Cześć wszystkim. Tak jak obiecałam, będę dzisiaj przerzucać po trochę pryzmę. Jestem w momencie, kiedy najmocniej pada. Zapewne to słychać. Więc uchroni mnie to przed zasuwaniem tam, na sam dół po wodę. Także dzięki temu, że pada, nie będę musiała już podlewać. Bo jak pokazywałam Wam wczoraj, na górze jest mocno fajnie namoczona, natomiast już wystarczy kawałek odsłonić i zobaczcie, jaka jest różnica. Więc w trakcie będę po troszeczkę, pomału sobie przerzucać, żeby ona się fajnie nawilżała. Co do temperatury, jest w tej chwili 61 stopni Celsjusza. Nie będę pokazywać procesu przerzucania, ponieważ nie chcę, żeby mi zmógł telefon. Nie chcę sobie właśnie go uszkodzić podczas deszczu. Zresztą już pokazywałam Wam, jak to u mnie wygląda, takie przerzucanie. Po prostu będę Wam pokazywać tylko co jakiś czas, jak ta pryzma na danym etapie wygląda. Pierwsza warstwa przerzucona. I jak widzicie, od razu widać, że ta pryzma jest dużo jaśniejsza. Jeszcze tam, gdzie nie idzie po bokach, jest troszkę bardziej mokra. Bo jak zwykle ja sobie zawsze przerzucam pryzmę tak, że zaczynam górę i tutaj front. Potem boki i dopiero na samym końcu środek. I w tym wypadku też będę dokładnie tak samo przerzucać, tylko zazwyczaj jest tak, że przerzucam pryzmę w ten sposób, bo wszystko na górze obsycha, a w środku jest bardziej ona wilgotna, bardziej przerobiona. A w przypadku tego, jak pada deszcz, a pryzma jest odsłonięta, jest odwrotnie, bo ta pryzma jest właśnie fajnie nawilżona na wierzchu, natomiast w środku jeszcze jest sucha, jak zresztą widać. Więc ja sobie teraz przerzuciłam, zobaczcie, jak to wygląda. Pierwszą tylko tą warstwę, właśnie tak jak mówiłam, z góry i z przodu zdjęłam, rozrzucając ją, podrzucając ją rozszczepując na widłach, żeby się jak najbardziej rozluźniła, żeby się nie zbijała. Odczekam teraz chwilę, żeby ten deszcz ją fajnie namoczył i pójdzie za chwilę kolejna warstwa i tak właśnie będę etapami przerzucać. Ja już jestem mokra. Zobaczcie na moją kurtkę. Zobaczcie, porównajcie sobie tu, a tutaj tą część. Natomiast po pryzmie tego za bardzo nie widać. Po tej pryzmie. Bo jeżeli byłaby to pryzma na przykład z innego materiału, tak jak mam tamką starszą, już bardziej przerobioną, no to ona by była mocno namoknięta, aż przemoczona. A ta pryzma za nic nie chce się nawilżyć, więc po prostu muszę moknąć na deszczu, jeżeli nie chce mi się ganiać z konewką. Tak mi jest po prostu zdecydowanie łatwiej, wygodniej. W tym czasie sobie pójdę coś innego zrobić, żeby ona się sobie tutaj napiła się dobrze wody. No i za chwilę znowu przerzucę po troszeczkę i myślę, że powinno być już fajnie, mocno namoczona, tak jak trzeba. No i teraz nie mogę zatrzymać, bo jest mokre. Muszę sobie przetrzeć. Dobra, po 10 minutach ta pryzma już fajnie nam nasiąkła i tutaj te warstwy, i ta część tutaj, więc znowu sobie cieniutką warstwę rozsypiemy po tej części. 10 minut widać jest ok, żeby tak po cienkiej warstwie sobie poprzerzucać. Ja w tym czasie sobie tutaj inne rzeczy ogarniam. I jak widać, znowu się odsłoniła ta jasna część. Dla porównania zobaczcie sobie, ta część jasna i oczywiście trochę zbita. Weźmy sobie taką, bo ta jest jeszcze jaśniejsza. Widzicie? I dla porównania już tutaj troszkę namoknięta. No nie wiem, czy to będzie, czy aparat... Nie, no myślę, że powinien wychwycić. Albo inaczej. O, właśnie na tej jasnej części położę sobie mokrą część. Zobaczcie, jest jasno. I zobaczcie. Kurczę, nie chwyta tego za bardzo. Ale to już jest bardziej takie pomarańczowe. A o, tak widać. O, tak fajnie widać. Widzicie? Bo jak przyłożę, to się gubi. Ale jak tak zrobię i tak, to widać właśnie. I właśnie tutaj ta część przerzucona też jest częściowo jasna, a częściowo... O, tu widać fajniej.
może jak dalej będę trzymać, że po prostu to jest bardziej pomarańczowe, ciemne. No, także tak po troszeczkę będziemy sobie tutaj to uzupełniać. Na szczęście deszcz pada, więc jest taka możliwość. Tym razem wracam po 20 minutach i ta pryzma jest wyraźnie mocniej nasączona wodą. Czy to z tej strony czystej. Więc znowu sobie przerzucę pryzmę i no, w zależności od tego, ile mi tutaj czasu zejdzie z tymi dodatkowymi zajęciami, ale myślę, że też za jakieś 10 minut będę zostawiać tą pryzmę przez 10 minut, żeby sobie tutaj nasiąknęła wodą. Takie oczekiwanie no, trochę będzie miało wpływ na temperaturę, niestety, ale nawet jak podlewamy te warstwy, to też tą pryzmę wychładzamy. I samo przerzucanie też pryzmę wychładza. No niestety, coś za coś. Ale ona sobie poradzi. Zobaczycie, jutro już będzie lepiej. Dobra, jesteśmy znowu 10 minut później. I ta strona już troszkę się tam tej wody napiła. No, jak widać, to tej pryzmy już na któryś raz, chyba czwarty raz jak przerzucam, nie ma dużo. Dużo jest jeszcze do przerzucania. Ale właśnie wolę takimi cięższymi warstwami, żeby ta pryzma się dobrze napiła. Ciekawe jest, że ta pryzma za bardzo nie chłonie wody. Nie widać tego deszczu po niej. Natomiast na telefonie, no telefon jest praktycznie cały zalany. No tak to jest. Dobra, przerzucam kolejną warstwę. Tym razem minęło pół godziny. Troszkę dłużej mi tutaj zajęła pewna czynność, więc namoknęła lepiej ta pryzma. No i będziemy sobie przerzucać kolejną warstwę. Myślę, że jak teraz sobie przerzucę tą warstwę, to damy może troszkę grubszą i będę mieć połowę pryzmy już przerzuconą za sobą. Zobaczymy jeszcze za chwileczkę, Wam pokażę, ile w konsekwencji przerzuciłam przy tym przerzucaniu pryzmy. Jak widać, nadal nie jest przerzucona nawet połowa pryzmy. Ale to nic. Ja idę sobie do innych zajęć. Zostawię sobie znowu tą pryzmę, żeby ją deszcz namoczył. I za jakiś czas wracam ponownie. Ok. Minęło już jakieś 10 minut deszczu, bo potem, jak widać, rozjaśniło się, przestało padać. Więc teraz kolej na mnie. Przerzucę i niestety muszę podlewać. No. Tyle mam przerzucone, czyli zdecydowana większość. I ja teraz sobie tą część pryzmy podlałam konewką wody. Przerzucę sobie resztę i na pewno pójdzie tutaj jeszcze sporo konewek z wodą. Ok, cała pryzma przerzucona, jak zresztą widać po tej komorze. No i zdecydowanie wymaga podlania. Trochę w środku była lepiej nawilżona, więc pozwoliłam sobie na to, żeby przerzucić nieco większą ilość. No, ale teraz będę musiała zasuwać z konewkami. I tak przy okazji pokazuję Wam tą drugą pryzmę. Pryzmę, która była zakładana na jesień. I zobaczcie, no już niestety, ale przerzuciłam tutaj dwa szpadle. Więc niedużo zresztą widać tutaj, to jest tylko dwa razy przerzuciłam, bo zauważyłam właśnie, że fajnie paruje, jest fajnie ciepło, więc stwierdziłam, że pokażę Wam, jak się ma taka pryzma. No i zobaczcie, termometr pokazuje 60 stopni Celsjusza, więc jest super genialnie, tym bardziej, że ja tej pryzmy nie przerzucałam już, no na pewno dobry tydzień. Nie pamiętam dokładnie, kiedy przerzucałam tą pryzmę. Chyba tydzień czasu właśnie, chyba jak zakładałam tą pryzmę z trawy i siana, to wtedy przerzuciłam też tą pryzmę właśnie. Więc ta pryzma będzie się przerabiać dłużej, no ale zobaczcie, ja jej nie muszę podlewać. Co prawda tutaj z racji tego, że była okryta, to widać, że z wierzchu jest sucho, no bo to tam są trociny. No ale zresztą widać granicę, że tylko troszkę się zbierze. Pokażę Wam to tutaj. Tylko troszkę tutaj przesunę odrobinkę i widzicie, już jest ciemno. To znaczy, że jest ta pryzma fajnie wilgotna. Nie jest zbyt mokra, nic się tutaj złego nie dzieje.
Wręcz przeciwnie, zobaczcie. Fajnie sobie tutaj dżdżownica spaceruje. Tam, gdzie jest chłodniej, to ona sobie tutaj tą pryzmę pięknie przerabia. Także takie porównanie na szybko. Dla porównania ta pryzma po przerzuceniu ma 40 stopni Celsjusza, więc nie ma źle. Jest świeżo przerzucona i z czasem będzie tylko nabierać temperatury. Jest jeszcze przed drugim podlaniem. Podlałam ją tylko jedną kanewką 10-litrową. No i plus to oczywiście, co na początku nawilżył deszcz. I dopiero teraz biorę się za podlewanie tej pryzmy. Ok, mamy gotowe. Podlałam łącznie 4 konewkami 10-litrowymi. Jeżeli chodzi o temperaturę w tej chwili, no to spadła. I jak możecie zobaczyć, jest około 25 stopni Celsjusza. No woda tutaj wychłodziła tą pryzmę, ale ona sobie spokojnie poradzi. Jak pamiętacie, na początku przed przerzuceniem było 60 stopni. No i spodziewam się, że spokojnie będzie sobie tutaj z dnia na dzień ta temperatura rosła. Obok mam piękną pryzmę, już tą starszą z jesieni. No fajnie wygląda, fajnie. Jeszcze nie jest gotowa. No tym bardziej, że ta temperatura jest wysoka. Tym bardziej, że jeszcze widzę miejscami, zobaczcie, takie właśnie zbite trociny, co nie jest fajne, bo powinno to być przerobione porządnie. No ale tak, o zobaczcie, tu już jest troszkę inaczej, widzicie? Tu już się fajnie kruszy, już wygląda inaczej, a za chwilę mamy znowu takie trociny. No, więc tak to jest właśnie z trocinami, że one się lubią zbijać, lubią się przesuszać. No, ale jakby nie patrzeć, ta pryzma już fajnie sobie wygląda. A jeżeli chodzi o tą strawę i siana, to jeszcze trochę tutaj sobie musi popracować. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.